Bravo 6. Going dark. Hej kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Call of Duty Modern Warfare. Moi mili, w tym oto odcinku gra przenosi nas do Sankt Petersburga, abyśmy mogli wyśledzić i złapać rzeźnika. Albo również poszukujemy Hadira, tak więc no jest masę zadań. Moi mili, jeżeli wam się ten odcinek spodoba, nie zapominajcie o łapkach w górę, nie zapominajcie o subskrypcjach i uderzajcie w dzwon. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. A teraz, moi mili, ja was jeszcze tylko zapraszam na wszystkie strony, które w tym momencie widzicie na ekranie, między innymi stronę Patronite, gdyby ktoś chciał zostać moim patronem. A teraz, moi mili, róbmy tę wycieczkę po Sankt Petersburgu. Zapraszam. Niezły widok, Mikołaju. Kiedyś to była stolica, nie w Moskwie. Tak, proszę. Teraz gra przeniosła nas do Sankt Petersburgu. W środku jest ich więcej. Zbliża się pojazd. Obserwuj go. Dobre miejsce. Jest gdzie zaparkować. Ten w żółtym to rzeźnik. Skurwiel z ambasady. Nie widać gazu. Nie ma Hadira. Łatwy cel. Kuszące. Trzymaj się. Rzeźnik doprowadzi nas do Hadira. Inaczej wypuszczą gaz. A wtedy wszyscy będziemy mieć przejebane. Łap za sprzęt i bierzemy się do roboty. Czas ucieka. Tędy. Ile mamy czasu? Nie więcej niż godzinę. Bierz się za sprzęt. Tyle mogłem załatwić na szybko. Tłumiki, amunicja. Nie ma granatów błyskowych. Dobra robota, Nick. Grzybkujący 0,3 cala. 10 gramów. Twoje ulubione. Na razie ją schowaj. Zbiórka przy magazynie. Dobra, sprowadź przesłuchę. W drodze, kapitanie. Ten ma 13, ten ma 10, ten ma 17. Czekam, Garik. Dobra, biorę ciebie. Dobrze, dobrze, wiem, czekaj, chcesz wyrównać rachunki z rzeźnikiem. Dlatego z wyrodnialca nie szkoda kursy. Przyjdzie na to czas, ale na razie potrzebujemy go żywego. Okej. Priwiet? Priwiet. Najpierw zobaczymy strażników, żeby nie ostrzegli reszty. Potem wejdziemy tylnymi drzwiami. To jest. O. Czyli po cichutku. Strzelamy dopiero na mój sygnał. Spokojnie, kolego, mamy pozwolenie. Pokaż go. Teraz. Dobra robota. Nikolaj, trzeba zabrać śmieci z alejki. Dobrze, że mam worki. No, myślisz o wszystkim. Dobre, dobre. Uważaj, że strzelasz. Rzeźnik musi doprowadzić nas do Hadira. Martwi nic tam nie powie. Okej. Nadszedł czas na odwrót. Dziś to oni poznają, co to ból i cierpienie. Szczególne podziękowania należą się naszemu nowemu żołnierzowi. Jego determinacja daje nam wiele dobrego. Jeśli Bill żyje, potwierdzam, na pewno będzie z was dumny. W żółtej koszuli, za stołem. Jeśli zginął, przekażemy jego nauki nieproszonym gościom, którzy wtrącili się... Masz zielone światło, Garik, ty pamiętaj w rzeźnika. Strzelaj, tylko czysto. Na końcu rzeźnik ucieka! Zabij ci! Bawary! Czysto! Czysto! Trzymaj się blisko, Garik, nie zgub go! Za nim! Zatrzymaj się ich! Przebij się! Osłaniam się! O nic, panowie! Nie daj mu uciec! Zdjęli go! Zdjęty! Dobra, gdzie oni? Szybko musimy gonić tego rzeźnika, dziada. Rzeźnik próbuje nam uciec! Uważaj!
za nim pójdę flanką, żeby go przechwycić. Ja bym dziadowi przestrzelił nogi. Zginął przez ciebie. Oj, oj. No trudno, ale już przynajmniej na drugi raz wiem, że to będzie granat. Zginął przez ciebie. Dobra. Jestem cały, ser. Cel w ruchu, przyszedł. Rzeźnik ucieka przez most, sierżancie. Tunijmy dziada. Ale zdecydowanie rzeźnik, bo nie patrzy na cywili, na nic. Kurwa, mają RPG! Rozwalić je! Rozwalić to RPG! RPG zdjęte! Czysto! Rzeźnik ucieka, za nim! Pośpiesz się! Tu jesteś, dziadek. Tam! Tuż za płotem! Para płotem! Teraz ucieka przez kawiarnię na południu, w pobliżu rzeki. Gdzie jesteś? W drodze, kapitanie. W drodze, to już powinieneś być dawno na miejscu. Trzech zabitych. Nie zgub go! Biegnie w kierunku rzeki! Ciężko się biega ze wstrząsem mózgu, co? Traćcie swoje imiona! Gdyby wasze głowy mogły trafić do waszych rodzin! Pierdol się! Mamy mały problem! Silnik trochę mi się kłami. To go kurwa poszło! Słonie na skraj, dobrze! Udało cię uciec. Dobra, czyli mamy rzeźnika. Jest wesoło. Nawet bardzo wesoło. Gdzie jest gaz? W twojej ruskiej dupie. To na nic, żałosny skurwysynu. No dalej, kapitanie. Stać cię na więcej. Myślisz, że cię nie pamiętam, Angolu? Ani ciebie, sierżancie? Hej, ogarnij się! Musimy złamać tego kundla, kapitanie. Zaraz to zrobimy. Zrobimy. Nikolajcie, przesyłka. Właśnie dojeżdża, kapitanie. Okej. Okay. Pójdź do Nikolaja, odbierz przesyłkę i przyniesie ją do mnie. No już. Co to za przesyłka? Sierżancie Garrick, z tyłu mam przesyłkę. Co to? Super. Błagam. Dzieci! Dzieci rzeźnika. Być może rzeźnik zmięknie, jak ich zobaczy. Mamo, co się dzieje? Czy żona i dzieci chyba. Dobra, bierzemy. Proszę, nie róbcie krzywdy mojemu synowi. Zrobimy, co powiecie. Nie bój się. Jesteś moim małym zuchem. Wy to tam palicho. O rzeźnika chodzi. Gdzie idziemy, mamo? On nie ma skrupułów, żeby zabijać dzieci w ogóle. Do domu, my też nie będziemy mieli. To, co robisz, jest okropne. Jesteśmy niewinni. Chcę wiedzieć, dlaczego nas tu zabrano.
Nie musisz tego robić. Zostajesz czy nie? Pewnie, że zostaję. Chodzę w to. Jeszcze czego. Dobrze. Przekaż ich jego nogi. Nie! Nie, nie! Proszę! Usa! Amon! Nie masz się ich tknąć, suchy synu! Miało być bez skrupułów? To jest. No i gitara, i mnie to odpowiada. Patrz, co narobiłeś! Porwali twojego syna, twoje dziecko! Sierżant nie ma problemu z krzywdzeniem dzieci, prawda, Kyle? Żadnego. Zamknij się! Co ty zrobiłeś? Mówiłeś, że nas w to nie wciągniesz! Czas na mnie, kapitanie. Możesz iść. Ruchy, sierżancie. Co chcecie z nami zrobić? Nikt nie zrobi wam krzyk. Nie. Hej, hej, hej! Hej, nie! 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 Proszę was, nie mieliśmy z tym nic wspólnego, przysięgam! Hej, hej, hej! Spójrz na mnie! Przestań! Przestań! Nie robię krzywdy! Oni dziwnie wiedzą! Powiedz to chłopcu z ambasady. Okej, nie, błagam! No. Zostawcie ich w spokoju, błagam. Zostawcie ich, oni wam nic nie powiedzą. Chcemy Kadira i gaz! Gdzie są? Niczego już nie zmienicie. Nikt ani nic nie zatrzyma biegu wydarzeń. Dobrze. Zabij mnie. No dalej, zabij mnie. Zabij! Zrób to! Zabij mnie! A nigdy nie znajdziecie tego, czego szukacie. Sam odciągnąłeś kurek, sierżancie. Spokojnie, nie pozwoliłbym sierżantowi wymachiwać naładowaną bronią wewnątrz budynku. Chyba, że nie miałby wyjścia. No? Masz ostatnią szansę. Gdzie gaz? Nie. Czekaj. Zostaw, proszę. Dobra, słuchaj. Deacka redka. Nie, mówię prawdę. Przyrzekam. Tam schowaliśmy gaz. Deacka redka, przyrzekam. Gdzie jest Hadir? Nasza świeża krew? Już go nie powstrzymacie. Aha. Idź, sierżancie. Uratuj cholernych Rosjan. Generał Barkow będzie już martwy. Hadir, chcę dopaść Barkowa. Już nie jest nam potrzebny. Zaraz ruszamy. Rosjanie pójdą na wojnę z Zachodem i opuszczą naszą ojczyznę. Idź, sierżancie. Powiedziałem wam wszystko, sierżancie. Zróbcie ze mną, co chcecie. Tylko zostawcie moją rodzinę. Dobra, rodzina niewinna. Ale ty musiałeś zginąć. Nie! Gaz jest starszy, karetka. Zabezpiecz go i zgłoś do wózku. Wiesz, co robić. Tak jest. Wóz jest wasz. Wyjedziecie nim z miasta. Hadir jest u Barkowa. Długo nie pożyje. Aha. Wtedy rozpęta się wojna. Nie, jeśli zdążymy na czas. Garik, wsiadaj, osłonę nas. Czekaj, muszę dokończyć dzieła. Ej, no, miało być tak pięknie. Hadir, chcę dopaść Barkowa. Już nie jest nam potrzebny. Zaraz ruszamy. No i dobra. Gaz jest starszy, karetka. Zabezpiecz go i zgłoś do wózku. Taka była moja pierwotna decyzja, że go zabijam, więc go zabijam. Wyjedziecie nim z miasta. Nie ma innej opcji. Hadir jest u Barkowa. Długo nie pożyje. A wtedy rozpęta się wojna. Nie, jeśli zdążymy na czas. Garik, wsiadaj, osłonę nas. Czym? Czym cholera mam osłaniać? Czym? Istnieje cienka linia między dobrem a złem. Один, входи! Стиральная пока! Всем стоять, не двигаться! Контактов нет. Вижу химикаты. Внимание всем! Заложники безопасности. Химикаты целы. Мясник здесь. Принято. За счет их химзащиты уже в пути. Город может спать спокойно. No proszę. Czyli to było tylko takie króciutkie. Czyli? A co za różnica? Droga zablokowana. Jak jest plan? Szok i przerażenie. Co jeśli się nie ruszą? Jak to co? Rozpęta się piekło. 3 sekundy. Mamy dość czasu. No dobra. Chodź, kurwa, kapitanie.
Nikolaj nas uratował. A jak ruszą za nami? Nie zrobiam tego. No to szefie, wymyślił motyw, żeby się przebić. Co my tu do cholery robimy? Sprzątamy bałagan. A kobiety i dzieci? To nasza gwarancja. To zakładnicy. Jeśli nie możesz grać czysto, musisz się ubrudzić, Kyle. Tak to działa. No, niestety. Gdzie postawimy granicę, sir? Pomiędzy krajami. Dokładnie tam. Gdzie jest ci potrzebna, sierżancie? Koniec końców, ktoś musi przerazić przeciwnika. Świat zostaje czysty, a my się brudzimy. To nasza misja. Jeśli masz wątpliwości, mogę to zrobić sam. Nie, sir. Nie mam żadnych. Dobrze. I bardzo dobrze. Dorwijmy Hadira, zanim zabije Barkowa. Dobra, moi mili. Lecimy dalej, po cimoku. Patrol. Ekipa Hadira. Gdzie on szukają? Jeszcze się nie spóźniliśmy. Dobijmy Hadira. Dobra, widać, będziemy mieli noktowizory, to jest plus. Trzymaj się blisko. Cicho tu. To znaczy, że Hadir przejął kontrolę. Barkowa może tu nie być. Załóżmy, że jest. A jak go nie ma, to będzie. Okej. Okay. W okolicy roi się od żołnierzy Al-Katali. Naszym największym sprzymierzeńcem jest ciemność. Nie daj się zauważyć, atakuj tylko w ostateczności. Jeśli Hadir jest w domu Barkowa, musimy go znaleźć. Znajdziemy, spokojnie, znajdziemy. Strzelają, chodźmy. Strzelają. Wchodzimy bramą. Dobra, powolutku, po cichutku. Czyli tych zostawiamy przy życiu. Zazwyczaj były fajne takie misje skradankowe w Call of Duty. Więc tutaj w Call of Duty Modern Warfare też pewnie będą ciekawe. Zbiórka przy mnie, sierżancie. Musimy odciąć zasilanie. Uciec na ścianie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Wyjście jest zablokowane. Zgaś światło. To ich zdezorientuje. Poczekaj, aż się ruszą. Czysto. Ruszaj dalej. Jesteśmy no niedaleko. To mamy tych dziadów. O, jaka posiadłość. A nie, to nie posiadłość. To ogólnie jakiś to kompleks. Zobaczmy, z kim walczymy. Co mamy, szefie? W głównym budynku cisza. Mamy ruch, wieża zegarowa, kościół i basen. Zsuń się. Ja będę osłaniał. Czyli trochę, trochę jakby nie patrzeć, celów jest, okej. Nie wiem, o czym mówię!
mają przewagę liczebną. Jeśli zrobi się głośno, spróbuj zniknąć. Kara miał, ale fajnie. Bierzemy karanie, na razie robimy to po cichu. W ogóle dobra, pokażcie mi. Przeszukaj kościół, przeszukaj wieżę zegarową. Tylko dwa cele? Nie, żeby były trzy. No bo mi się tak wydawało, dobra. Zaczniemy od wieży zegarowej. Chyba widziałem kuteczkę. Ruszajmy do więźniów, Kyle. Długo nie wytrzymają. Dobra robota. Dobra. Zgasiłem dla ciebie światło. Brzmi, jakby kogoś tam trzymali. Sprawdź, czy Hadir jest w środku. Może ma Barkowa. Wieża zegarowa jest przed tobą. Okej, dzięki, Price. Dobranoc. Poszukaj więźnia przy wieży zegarowej. Spójrz na mnie. Gdzie jest człowiek, na którego poszukasz? Okej. Błąd, skurwielu. Zatłukę cię na śmierć. Nawet jak mi powiesz, gdzie to jest. Gdzie? Idiota! Zamknięte. Poszukaj innej drogi. Gdzie jest laboratorium? Nie wiem, gdzie jest. Gdzie ono jest? No gdzie? No, kłam dalej. Straciłem kontakt wzrokowy. Jesteś zdany na siebie. Zatłukaj się na śmierć. Nawet jak ci powiesz, gdzie to jest. Dobra. Idiota! Masz jeszcze kilka zebry, które mogę złamać. Gdzie jest laboratorium? Dobra, już tutaj powolutku, powolutku. Nawet jak mi powiesz, gdzie to jest. Idiota! Masz jeszcze kilka żebry, które mogę złamać. Gdzie jest laboratorium? Wiem, gdzie jest. Gdzie ono jest? No gdzie? No, kłam dalej. Tylko pogarszasz swoją sytuację. Spójrz na mnie. Gdzie jest człowiek, na którego powiesz? Błąd, skurwa. Gdzie oni go leją? Zatłukę się na śmierć. Nawet jak mi powiesz, gdzie to jest. Idiot! Masz jeszcze kilka zebry, które mogę złapać. Dobra. Gdzie ono jest? No gdzie? No, kłam dalej. Dobra, dobra. Gdzie jest człowiek, który to jest? Błąd, skurwielu! Zatłukę cię na śmierć. Nawet jak mi powiesz, gdzie to jest. I leżą. Idiota! Masz jeszcze kilka żeby, okay. Które mogę. Gdzie jest laboratorium? Wiem, gdzie jest! Gdzie ono jest? No gdzie? No, kłam... Ani śladu Hadira. Ale mają więźnia. No proszę, kto to był? Sprawdź, więzień coś wie. Każdy trop może nas doprowadzić do Barkowa. Nie zdradzę swojej rodziny. Aha. Biedny sukienkot nieźle oberwał. Zobacz, czy ci przy basenie lub w kościele są w lepszym stanie. Dobra. Uwaga! Wrogi technikal rozpoczął patrol. Zachowaj dystans. Ja.
Dzięki. Dobra, no to idziemy kawałeczek dalej. Nie ma za co. Dobra, idę przeszukać kościół. Czego chcesz? Przesłuchują więźnia w kościele. Ostrożnie, nie jest sam. Wiedzą, że coś nie gra. Nie wychylaj się, to nie zorientują się, gdzie jesteś. Dupa. Przysyłają wsparcie. Pięciu przeciwników wychodzi z głównego budynku. Ratunek, ratunek! Pierdziele. I zaciukali mnie. Nic fajnego. No ale cóż, trudno. Zobaczmy, gdzie nas gra odrodzi. Zbliżasz się do kościoła. Drogi technikal po prawej. Szejfu, szejfu! Co jest do cholery? Ale wymyślili. Kościół jest na południu. Przesłuchują więźnia w kościele. Wiedzą, że coś nie gra. Nie wychylaj się, to nie zorientują się, gdzie jesteś. Dobra. Pierdziele. Dobra. Powiedz mi! Poszukaj skrzynki z bezpiecznikami. Przydałoby się wyłączyć prąd. Nie wiecie, gdzie są wasze własne świetlonoczne narzędzia? Masz przed sobą cel. Dawaj! Mogę tak całą noc. Zgasiłem dla ciebie światło. Idealnie w tym czasie, co ja miałem sobie sam zgasić, nie? Nie widzę cię. Musisz sobie radzić sam, stary. Chcę wiedzieć, gdzie! Gadaj! Powiedz mi! Dzięki tej skrzynce z bezpiecznikami. To jest skrzynka, okej. Skoro padło zasilanie, to na pewno przyjdzie ktoś, kto będzie chciał coś włączyć. Czego chcesz? Wystarczy, że powiesz, gdzie jest Barto. Chcę wiedzieć, gdzie. Gadaj! Nie wiecie, gdzie są wasze własne świetlonoczne narzędzia? Dobra, wejdziemy tędy. Zgubiłem się. Zachowaj czujność, słyszysz? Mogę tak całą noc.
Tak jest, ja jestem czujny. Tego chcesz? Jak grzechać? Wystarczy, że powiesz, gdzie jest Barkow. Chcę wiedzieć, gdzie. Gadaj! Powiesz mi! Uuu, shotguna mamy z trójnikiem. Gdzie ona jest? Ale fajnie. Nie wiedz... Ani śladu Hadira. To kolejny więzień. Sprawdź, czy jeszcze mogą gadać. Rodzina. Dobra. On nie przyjdzie. O, super. Kapitanie, ci więźniowie to rodzina Barkowa. Ludzie Barkowa zaatakowali dom Hadira. A teraz sytuacja się odwróciła. Ostatni jest przywracanie. Proszę, nie zostawiaj mnie! Proszę, nie odchodź! Nie odchodź! Musisz mnie wydostać! Pieprzeć. Wracaj! Proszę! Nie chcę tu umierać! Błagam! Zabiną mnie! Nie, nie odchodź! Proszę, nie odchodź! Nie zostawiaj mnie! Dobra, muzyczka nam się... Dobra, ale ja stąd chyba mogę wyjść. Dobra, wyjdziemy tą samą... Nie chcę tu umierać! Wyjdziemy tą samą drogą, którą weszliśmy. Super. To teraz mamy iść przeszukać basen, tak? Masz technikala po lewej. Masz pod atak na dół. Spisz się, rajach szuk maratyjny. Pieprzyć tego technikala. Niech ten technikal przejedzie. I wtedy będzie można lecieć dalej. Dobra, byle szybko. Gdzie ty go widzisz? W głównym budynku, spokojnie. Na razie możesz go pominąć. Przedostaniemy się tędy? Chyba tak. Basen na zachodzie. No i? Wrogi technikal, po lewej. Dobra, to zaraz znajdziemy Hadira. Widzę cele z twojej lewej. Wzmacniają ochronę. Z głównego budynku zmierza do ciebie więcej patroli. Widzę więcej wrogów na 12. Czekaj! Są przed nimi inne cele. Wezwali wsparcie. 5 wrogów wychodzi z głównego budynku. Dobra. Jest mój.
Okej. Posłaniam cię. Dobra, ilu jeszcze? Czy to na razie będzie czysto? Miało być cicho, ale nie wyszło. Obudziłeś gniazdo szerszeni, Kyle. Teraz będą cię szukać. Nie widzę Hadira. Kolejny jakiś. Złamali go. Powiedział drugie piętro 451. Chwilowo musi nam wystarczyć. Idź na samą górę głównego budynku. Tam się spotkamy. Coraz więcej nie miała. Pierdziele. Mamy kolejny. Gdzie mnie z tym mołotowem? Dobra, już spokój. Nie wiecie, gdzie jestem. Jestem w środku. Idź na drugie piętro. Musimy się śpieszyć. Amunicji mamy mało, ale dobra, na blisko. Gdzie my mamy iść na drugie piętro? Leć na drugie piętro. Dobra. Jestem na piętrze, no i co? Dobra, tu Hadira nie ma. Pierdziele. Nic nie widać. Idź na drugie piętro. Musimy się śpieszyć. Przychodzę na drugie piętro. Nie strzelać. Jestem na górze. Dobra.
A, jest i Price, okej. Okay. Dobra, no to działamy z tematem. 4, 5, 1. Proszę, nie wiedziałem, Barko! Nie ma go, co jego rodzina tu była! Ty go bronisz? Nie, zabieramy się. Chodź! Czekaj, nie jestem waszym wrogiem, patrz! Wiem, gdzie wytwarzają gaz. Dowiedziałem się. Do fabryka chemikaliów Barkowa? Tak, zniszczę ją. Jesteśmy po tej samej stronie. Gdzie w ten sposób? Pomóżcie nam. Proszę, pomóżcie mojej siostrze. Słuchajcie. Barki! Pierdzielony. Nie wiem, jak stąd uciec. Tunele na północy. Chcesz, gdzie idzie, Kali? Bez numeru. Drzwi się zacięły. Kaj! Drzwi się zachinowały. Do drzwi, Kaj! Pomocy! Idę, idę, no. Dobra, mamy to. Szybko trzeba spieprzać. Pieprzamy, ojojojojoj. Jakie rakiety. Miało być pięknie, a wyszło jak zawsze. Pamiętaj, żeby celować do Rosjan! Pomóż Garikowi! Będę was osłaniał! Zmęczony sierżancie! Atakują! Wstawaj, żołnierzu! Spieprzamy stąd! Dobra, spieprzamy, ale już! W którą stronę mamy spieprzać? W tą, tak? Są bez osłony! Ruch! Ruch! No jak? No, nieładnie. Bardzo nieładnie. Okej, okay, lecimy, moi mili, lecimy dalej. Odcinek trochę nam się przedłużył. Niestety. Na schodach! Dobra. Dobra, gdzie tu są kolejni? Na górę, tak? Mamy iść na górę, czy gdzie mamy iść? Ucieknie przez północny tunel. Czyli tam jest jakiś tunel, to nie. Czyli dobra, wychodzimy z hacjendy. Uwaga, ten skwera! Idziemy przez budynki, krótko! Aha, czyli jednak przez budynki, okej. A w budynkach nie jest pusto. Lecimy, lecimy. Szybka akcja, dobra. Jesteśmy w środku. Dobra, dzida. Szybko. Zamknięte! Kapitanie, muszę to czymś otworzyć! Weź to! Mają nożyce? Mają. Dobra. Otwarte! Prędko! I szybko do tunelu. Chyba wejście do tunelu nam zasypią za plecami, to nie będzie wcale takie głupie. Skup się, chłopcze. Jestem skupiony, ser. W
takim razie pomóż mi zaatakować laboratorium. Nie ma mowy. Odpowiesz za to wszystko. Kapitanie? To wycieczka w jedną stronę, Hadir. Wiedziałeś o tym. W takim razie zrobicie co trzeba, prawda? Szefie, powiedz, że to skończymy. Potrzebujemy wsparcia. Zobaczmy, czy uda się je zdobyć. Ruchy. No i proszę. Kapitanie, proszę dać Farze plany. Powiedzieć jej prawdę. Będziesz mógł powiedzieć całemu światu. Świat nic mnie nie obchodzi. Zrobiłem to dla mojej siostry. Centrala do 06. Sojuszniczy helikopter zbliża się od południa. 180. Znak wywoławczy to obserwator 1. Zrozumiano. No i gitara. To Laswell. Jak zwykle, cholera. Czuję krew. To dane wywiadowcze, weź je. Tak jest. A jak zwykle się gdzieś wepka, no. Kończymy sprawę. Przekazujemy go. Komu? Rosji. Wymiana więźniów. W jedną stronę. Rozkazy, szefie. Czekaj. Nie utrudniaj, kapitanie. Daj powód, żebym tego nie zrobił. To wojna zastępcza, John. Jesteśmy w niej tylko pionkami. Mów za siebie. Oddaj go. Tak jest. Hadir jest wasz, ale dane moje. Cokolwiek tutaj robisz, mogę pomóc. No ty już dość pomagasz, Bladzio, jedno. Jakby co, odezwę się. Potrzebna komukolwiek, ty. Jak zwykle tylko miesza i psuje. I domyślam się, że gra nas znowu gdzieś przenosi. Aha. Posłaniam cię. Fara! Pogadajmy! Proszę, Fara i Alex, czyżby? No pewnie. Dobrze wiem, jak to działa, kapitanie. Nie tym razem. Oddali Hadira w ręce Rosjan. Zabiją go. Jak mu się poszczęści? Wygląda na to, że znów uratował pan świat, kapitanie Price. Hadir znalazł laboratorium Barkowa na wschodzie Gruzji. Fabrykę gazu? Planował ją zniszczyć. Do reszty, kurwa, oszalał. Wszyscy chyba oszaleliśmy. Prawda, Alex? Potwierdzam, sir. Z twoją pomocą możemy dokończyć jego dzieło. O, i rozpieprzymy tę fabrykę. To będzie ciekawe. Dobry z pana przyjaciel. Z pewnością jeszcze straszniejszy wróg, ale... Ja nie przekraczam granic, nie najeżdżam. Bronię moich ludzi tutaj, ich domu. Czasami najlepszą obroną. Mamy wszystko. Plany, personel. No i wesoło. Rozumiem. Także zobaczymy. Bojówka niepowiązana z Zachodem nadaje się idealnie. Winą obarczą terrorystów. Co nie? Można panu ufać. Jeśli Barkow tam jest, jest mój. Masz to jak w banku. Tajna operacja ma na celu zniszczenie laboratorium Barkowa. Nikolaj jest w środku, dostarczy także nam ładunki. W tym momencie, moi mili, już mamy odprawę. Wiemy, gdzie przeniesie nas gra w kolejnej naszej misji. Odbierzecie od Nikolaja detonator i podłożycie bombę przy głównym piecu. Kiedy ładunki będą gotowe, oddalcie się na bezpieczną odległość i wystawcie to wszystko. Wsparcie powietrzne od Laswell uturuje nam drogę, reszta należy do nas. Oddziały odsunięte na północ od Rostu, prośba o jebut. Nie ma lipy. Spodziewają się nas. Zobaczmy, kto jest w domu. Teren czysty, Kate. Ruszamy. Dobra, moi mili, tak więc w tym momencie zakończymy ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie. No, odcinek nam się trochę wydłużył, ale no cóż,
czasami tak wypada, czasami tak trzeba. Tak więc moi mili, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie i nie zapominajcie o subskrypcjach i dzwoneczku. Tak więc moi mili, zapraszam was na Instagrama, na stronę Satanus Gaming i na wszystkie inne strony, które widzicie w tym momencie na ekranie. Linki w opisie filmu. A teraz się z wami żegnam, tak więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, hej! Bravo 6. Going dark.